nie popracuję sobie. Po pierwsze tak, nasza strona kółkowa, to jest strona Twin Space. Założyliśmy z panią Renatą Szczyglewską, która się opiekuje kołem 1.3, taką stronę na projekt twinningowy, ale wewnątrzszkolny, na której to stronie no, można bardzo wiele rzeczy zamieszczać i ona jest dosyć prosta w obsłudze, więc nawet wy jesteście w stanie, czy nawet wy też jesteście w stanie tutaj coś zrobić. Ja tutaj publikuję takie informacje, co w danym tygodniu wam proponuję na stronie głównej, na przykład na ten tydzień. Zaproponowałem, no to w zależności od jakby umiejętności, tak? Jeżeli gramy z tego Minecrafta, to pograjmy z jakimś testem, próbujmy coś zakodować, zaprogramować. Dlatego taki prosty kod zaproponowałem, ewentualnie, żeby go rozwinąć. No i żeby efekt jakiś z tego był, żeby na przykład wrzucić zdjęcie zrobione kamerą, aparatem, portfolio, dodać do tego na przykład do tej strony jako swój dodatek. Taki element można dodać, ładując go ze swojego komputera. Dodam. O, i w ten sposób zapisać jakiś tytuł, jakiś opis. I pod stroną dotyczącą programowania z Minecraftem mogą znaleźć się wasze prace. Oprócz tego, tutaj jest cała masa stron już w zasadzie, na różne tematy. Ja, Janku K. pisałem do ciebie specjalnie na temat tworzenia muzyki za pomocą takiego narzędzia, które się nazywa jak się nazywa? Gdzie ono jest? Tak jest. Sonic Pi. Bardzo fajna rzecz. Programowanie dźwięku za pomocą no, tekstowego kodowania. A efekty naprawdę są przecudne i urody. Także naprawdę można fajną muzykę tworzyć. A do tego jeszcze w całej tej aplikacji jest no, super tutorial, super instrukcja. Napisana waszym, myślę, językiem przez człowieka pełnego pasji, z przykładami, które można sobie wkleić i się nimi bawić i badać, co się zmienia w naszej muzyce. Także zachęcam do tego, żeby spróbować tego narzędzia, bo to jest super, super sprawa. Dobra, co na dziś? Rzuciłem wam tam przykład prostego kodu w Minecrafcie. Gdzie jest ta moja strona? Jest to moje Twin Space. Też musiałem znaleźć Space'a. Dobra. Prosty kod, który spowoduje zbudowanie na przykład wieży. Mówiłem wam świat, jak to chcę skorzystać, w którym to świecie jest jakiś tam zamek. To jest taki świat z serii takich miesięcznych wyzwań budowlanych w Minecrafcie specjalnie dla szkół przygotowywanych, jest polecenie, żeby zbudować fosę. Fosa, żeby spełniała pewne warunki, ale oprócz budowania fosy można tutaj spróbować za pomocą kodowania zbudować wieżę. Przypatrzmy się temu kodowi, jak pokrótce omówię dla tych, którzy nigdy nie kodowali w Minecrafcie, jak to mniej więcej wygląda. Niebieski bloczek tworzy polecenia, które możemy wpisywać na czacie. Jeżeli na czacie wpiszę słowo wiedza, to wykona się wszystko to, co jest tutaj w tym niebieskim bloku. Po pierwsze, co się dzieje, teleportuje agenta do gracza, czyli agent, aha, i jak to wygląda w praktyce? Mam tu niebieski bloczek wieża, wybieram agenta, teleportuję do gracza, to powoduje, że agent podchodzi do mnie po to, żebym widział go i wiedział, gdzie on to robi. Po czym mamy przesunąć agenta do przodu o 5 kroków, po to, żeby agent wypatrzył się na to, co działanie, a jak się zatrzyma, to niestety nie wykona. Potem ustawiamy slot aktywny agenta, czyli skąd agent bierze swoje bloczki do budowania w Minecrafcie. Po tym zmieniamy jego właściwości. Taka właściwość umieć w ruchu, naprawdę ustawiamy, po co? Po to, żeby
agent idąc zbudował. Czyli nie musimy wydawać mu specjalnych poleceń, żeby on upuszczał jakieś tam elementy, tylko on od razu idąc buduje, zostawia za sobą wybudowane jakieś tam konstrukcje. I jeszcze jedna właściwość, która pozwala agentowi, tutaj niestety nie wszystkie klocki są przetłumaczone na polski, ale żeby niszczył przeszkody, czyli jak napotka na swojej drodze przeszkody w postaci tego, co jest zbudowane, to on po prostu usunie i potem postawi swoje własne. Po czym mamy jakby dwie pętle, pętla w pętli, tak, po prostu 10 razy w pętli, aby umieć kroczek w skocie pierwszym, umieć 16 jakiś tam klocków, tak, przesuń do przodu o 4 kroki, obróć się w lewo i potem przesuń się na górę, czyli wybuduje wieżę, taką 4x4, tak, 4 kroki naprzód i powtórzyć to 10 razy, czyli ta wieża będzie miała 10 pięter wysokości. Oczywiście możecie się pobawić jakby kreatywnie rozwinąć ten projekt, a jak liczę na to, że coś tam ciekawszego za pomocą tegoż agenta buduje, bo możemy programować zarówno agenta, jak też sami siebie, czyli na przykład jeżeli chcemy szybko wystawić jakąś dużą budowlę składającą się iluś tam elementów, możemy użyć na przykład takiego bloku, wygrupuj napis, czyli za pomocą tych bloków wybudujemy napis, albo na przykład jeżeli szybko chcemy uzyskać na przykład jakąś budowę geometryczną, to mamy tutaj o taką na przykład wypełnij jakimś tam materiałem, budulcem od współrzędnej do współrzędnej. Tutaj taka uwaga, jak damy współrzędne 0,0,0, a powiedzmy, że ja dam sobie inne polecenie. Polecenie czatu. Ale bez problemu. Powiedzmy 0,0 do jakiejś równie 10. Na 10, na 10. Wiemy sobie Christian. Enter. Christian. To my się znajdziemy wewnątrz tego Christianu, tak? To naprawdę tutaj wykopać. Co z zupą? To jest jakby bardzo szybkie budowanie dużych brył, tak?